Dzień dobry Państwu. Za kilka minut początek rewanżowego meczu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Spotkanie FC Botoszani, Legia Warszawa. Na ten mecz zapraszają Państwa Tomasz Sokołowski i Tomasz Jasina. Przed tygodniem na Łazienkowskiej wygrana Legii Warszawa 1-0 po golu Andrzeja Dudy. Było trochę męczarni, było sporo wysiłku, była lepsza gra w drugiej połowie. Dziś możemy z optymizmem patrzeć na to, co będzie się działo w Botoszanach? No taki prognostyk był już w meczu ligowym w Śląsku Wrocław, ale trzeba dodać, że dwa stałe fragmenty gry, które dały prowadzenie Legii 2-1, później kontratak i wykończenie, gdzie w meczu w Botoszami zabrakło tych stałych fragmentów gry i skuteczności, bo Legia sobie stworzyła i sytuację, można przypomnijmy, Kucharczyka i Priowicza, sytuację no 100-200% i to trzeba wykorzystać. Pewnie gdyby to pierwsze spotkanie zostało wygrane w sposób bardziej wyraźny, dziś z większym spokojem przystępowaliby do niego legioniści, bo choć doświadczeniem, jakością gry, umiejętnościami przewyższają rywala z Rumunii, to jednak w Rumunii gra się ciężko. 34 stopnie Celsjusza, 4 zmiany w składzie drużyny gospodarzy. Legię zobaczymy w identycznym ustawieniu jak w pierwszym meczu na Łazienkowskiej. No i dodajmy, Tomek Sokołowski wspomniał już o tym, że Legia grała ze Śląskiem. Inauguracja ligi wypadła okazale wygrana we Wrocławiu 4-1. Natomiast pucharowy rywal Legii Warszawa grał w poniedziałek swoje ligowe spotkanie i to był już mecz drugiej kolejki rumuńskiej ekstraklasy. Zespół Botoszani zremisował 2-2 z Vitorulem i był to drugi remis w tym sezonie drużyny prowadzonej przez Leontina Grozabu. Czekamy na obydwa zespoły. Za chwilę belgijski arbiter Aleksandre Bucourt wyprowadzi obydwa zespoły na boisko. To właśnie sędziowska trójka z Belgii, Aleksandre Bucourt, 34-letni arbiter na arenie międzynarodowej od 2012 roku. Dotąd nie sędziował ani naszym klubom, ani reprezentacją. Prowadził spotkania eliminacji Ligi Mistrzów, Ligi Europy, a także Młodzieżowej Ligi UEFA. Gini Krenens i Rien Van Izerto, sędziowie boczni, a Christophe Delacour, sędzią techniczny. No i jest grupa około 450 fanów warszawskiej Legii. Jest Andrzej Duda w składzie, a ten zawodnik, którego Państwo widzą, to jest najlepszy strzelec Botoszani w poprzednim sezonie. On grać będzie z numerem 80, Attila Hadnagi. 9 goli, nie było go w pierwszym meczu. Zobaczmy, jak wygląda skład gospodarzy. Płomen Iliew z numerem 1, to bramkarz oczywiście. 19, Andrzej Patasze. Numer 3, Andrzej Kordosz. 5, Florin Plamada. 17, Sterian Kuku. 20, Florin Jacinte. 7, Cyprian Brata. 8, Mariusz Kojtoru. 30, Raul Costino. 88, Radosław Dimitrow. I 80, Attila Hadnagi. Widzieli Państwo ustawienie taktyczne drużyny Leontina Grozawu. 4 zmiany w porównaniu do tego pierwszego spotkania. Za chwilę jeszcze do tego wrócimy. Za moment powinniśmy też zobaczyć skład i ustawienie taktyczne drużyny warszawskiej Legii. Tu niewiele się zmienia w porównaniu do pierwszego meczu na Łazienkowskiej. Rumunii, jeżeli chcą tutaj powalczyć o dobry wynik, to na pewno muszą zaatakować, ale to jest szansa właśnie dla Legii, dla Kucharczyka, dla Dudy, dla Nikolicza, żeby w tych właśnie kontratakach, gdzie Legia słynie i to pokazała w meczu ze Śląskiem, że potrafi właśnie wykorzystać. Tak wygląda skład Legii. Kucjak w bramce, dalej w drużynie warszawskiej od prawej strony obrony 28 Broś, 25 Rzeźniczak, 2 Pazdan, 17 Brzyski, przed nimi 37 Furman, 3 Jodłowiec, z 6 Gilerme na prawej stronie pomocy, w środku Andrzej Duda z numerem 8 i z 18 Kucharczyk, a z przodu Nemania, Nikolicz. Narzekaliśmy trochę na Nikolicza tam w tym pierwszym meczu, bo 6 razy znalazł się na spalonym, to jeszcze przypomnienie trójki sędziowskiej, ale w meczu ze Śląskiem Wrocław już pokazał trochę lepsze umiejętności, strzelił 2 gole, być może taka blokada, która gdzieś też była i ciążyła nad tym piłkarzem, minęła tutaj w tym spotkaniu z Botoszami, gdzie pewnie Legia będzie miała, tak jak wspomniałeś, trochę okazji do kontrataku, a może znowu uda się wykorzystać te snajperskie umiejętności trzykrotnego króla strzelców węgierskiej ekstraklasy. Zielona Plastika jest ważne. Już w meczu pierwszej kolejki już zdobył 2 gole, jedna z bramek została uznana bramką kolejki. Przepiękne uderzenie, też pokazał, że potrafi grać w powietrzu i uderzenie głową. W meczu Botoszami miał podobną sytuację, tutaj bramkarz bardzo dobrze obronił rumuński, ale widać, że no, Legia wiedziała, co kupuje i w tym meczu się sprawdziło, w meczu ligowym. Zobaczymy, jak w dalszym tutaj rewanżowym spotkaniu, jak w dalszych spotkaniach będzie tutaj współpraca Dudy i Nikolicza, bo w meczu z Śląskiem właśnie tutaj parę napastników tworzył Nikolic z Piowiciem.
No zobaczymy, czy będzie taka potrzeba, czy dziś Prijović na boisko wejdzie. Trener Leontin Grozawu, trener drużyny Botoszani przed tym meczem, chcąc zmobilizować swoich graczy, powiedział: musimy zagrać doskonałe spotkanie, liczyć, że wszystkie gwiazdy, rzeki i okoliczności przyrody będą z nami. Polacy będą głośno dopingować swój zespół, dlatego apeluję do naszych fanów o wsparcie. Nie zachowujmy się jak w teatrze, bądźcie z naszymi chłopcami od pierwszej do ostatniej minuty. To słowa trenera Leontina Grozawa. Jak będzie na boisku w białych koszulkach drużyna warszawskiej Legii, czekamy na potwierdzenie tej dobrej formy Legii z ostatniego ligowego meczu ze Śląskiem Wrocław i oczywiście liczymy mocno na awans warszawskiego zespołu do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Grają z debiutantem w europejskich pucharach, bo drużyna z Botoszani po raz pierwszy gra w rozgrywkach pucharowych. Wyeliminowali w pierwszej rundzie gruziński Spartak Cinwali, remisując 1-1 u siebie i wygrywając 3-1 na wyjeździe. Ta porażka z Legią w Warszawie była więc ich pierwszą w rozgrywkach pucharowych. Ale widać, że od początku będą starali się zaatakować. Teraz Michał Pazdan interweniujący, a my musimy zwrócić uwagę na kilku piłkarzy w drużynie rumuńskiej, bo oprócz Hattangiego, o którym wspomnieliśmy, ten najlepszy strzelec, jest jeszcze Mariusz Krojtoru, który wszedł w Warszawie, ale grał krótko. Natomiast w ostatnim ligowym meczu strzelił 2 gole. To są dwaj bardzo doświadczeni, liczący po 34 lata piłkarze. Można powiedzieć, że trener Grozawu stawia dziś na doświadczenie. No na pewno. Tutaj doświadczenie tych zawodników może być kluczowe. Pierwsze tutaj może minuta pokazała, że i od razu rozpoczęcie przez Botoszani było od razu rzucenie piłkę na wolne pole i wysoko podejście ich, także tutaj no może tak to wyglądać. Także tutaj Legia nie może przespać pierwszych minut, żeby zostali zepchnięci do defensywy, tylko potrzeba, żeby wyżej, tak jak teraz już jest zakładany wysoki pressing, ale zdecydowanie powinno być to zrobione. Setny mecz warszawskiej Legii w rozgrywkach Pucharu UEFA bądź Ligi Europy. Drużyna z Warszawy do tej pory w 99 meczach 43 zwycięstwa, 21 remisów i 35 porażek. I uwaga, teraz szansa gospodarzy lewą stroną. Z numerem 88 widzieliśmy akcję Radosława Dimitrowa, czyli tego piłkarza, który w Warszawie grał na prawej obronie, a dzisiaj ustawiony z lewej strony pomocy. To widocznie jest uniwersalny zawodnik i tutaj trener widzi też, upatruje w tym, że wystawiając go bardziej w ofensywie, że też da sobie radę, jak i w defensywie, tak? Będzie wspomagał tutaj lewego obrony. Mocno liczymy dziś także na Andrzeja Dudę. No, przytaczaliśmy przy okazji tego pierwszego meczu to liczne perypetie związane z Dudą, czyli i kontuzje, i gdzieś tam te transferowe marzenia, bądź nie marzenia, ale związane z przenosinami do Interu Mediola. Nic z tego nie wyszło, chociaż słusznie zauważyłeś, że jeszcze to okienko transferowe trwa do końca sierpnia i tutaj też jeszcze coś może się wydarzyć, i to zarówno w takim kierunku dotyczącym transferu z Legii, ale także być może, o czym wspominał prezes klubu, do Legii, bo Legia wciąż poszukuje jeszcze nowych zawodników do składu. Ostro teraz zaatakowany jeden z piłkarzy warszawskiego zespołu właśnie przez Attilę Hadnagiego. Jakub Rzeźniczak tutaj. Przypomnijmy, Jakub Rzeźniczak w Warszawie zagrał 46 mecz w Legii w europejskich pucharach. Dziś to już jest mecz oczywiście 47. Jest pod tym względem rekordzistą. Pamiętasz tą pół liczbę swoich meczów w europejskich pucharach w drużynie Legii? Na pewno kilkanaście czy kilkadziesiąt było, także tutaj no, przez tyle lat grania to uzbierało się, tak? Ponad 300 meczów w lidze? Nie, nie było 300. 301 było. 301, no to dobrze powiedziałem. I chyba ponad 50 bramek. Nie, no chyba 35 było w Ekstraklasie, ale to nie. Skupmy się teraz na tym spotkaniu. Życzmy niektórym zawodnikom Legii, zwłaszcza tym młodszym, żeby mogli się po latach pochwalić podobnym bilansem jak Tomasz Sokołowski. Oto Plamada po raz pierwszy interweniujący w tym meczu. To jest młody 23-letni stoper drużyny Botoszani, który w pierwszym meczu w Warszawie nie grał. Zwracaliśmy uwagę na dobrą grę wtedy tej pary środkowych stoperów, czyli Kordosza i Mirona. Kordosz dziś jest w składzie, Mirona nie ma, jest za to właśnie Florin Plamada. Dusan Kucek, 5. minuta spotkania. Na razie dość chaotyczne te próby drużyny Botoszani.
I Legia. Pierwsza okazja do dokładnego rozegrania piłki jest Kucharczyk. Kucharczyk! Pierwszy strzał zza linii pola karnego. Chyba trochę nie najlepiej przygotował sobie piłkę do tego strzału Michał Kucharczyk, ale wcześniej dobre podanie, długie odegranie Nikolicza. No i właśnie tutaj Michał Kucharczyk, no, takim strzałem nie mógł zaskoczyć Płomena Ilijewa. To bardzo statycznie tutaj Michał dostał tą piłkę i nie wiedział, czy już ma ją wygrać do któregoś z legionistów, czy zdecydował się na indywidualne rozegranie, na uderzenie, ale ta piłka nie była na tyle przygotowana, że mogła zaskoczyć i był strzał był niecelny. Zaczyna zespół Botoszani. Kostin na prawą stronę do Patacze. Nie ma dzisiaj w wyjściowym składzie Waszwariego. Troszeczkę mnie to dziwi, bo chwaliliśmy tego piłkarza z numerem 10 za ten pierwszy mecz, ale teraz uwaga, Cyprian Brata groźnie, dobrze, Dominik Furman. Dobry mecz Furmana we Wrocławiu, piękny gol z rzutu wolnego, teraz przyspiesza Andrzej Duda, jest obok Plamada Duda, dobrze, teraz utrzymał się przy piłce Słowak. Że to rozegranie już najlepsze nie było jeszcze. Tomasz Jadłowiec spokojnie teraz Brzyski, ale tracą piłkę legioniści. I to jest okazja dla zespołu z Rumunii. Na małej przestrzeni było i Tomka Jadłowca próba gry skończyła się niecennym podaniem. Tak samo tutaj, tak widocznie murawa nie służy temu, żeby tą piłkę prowadzić, tylko właśnie grać. Nikolicz świetnie teraz odebrał piłkę. Uwaga, Andrzej Duda blisko pola karnego. Duda rozegranie, szansa i gol! Guilherme w siódmej minucie meczu. Zimny prysznic dla zespołu Botoszani. Guilherme po pięknej akcji legionistów strzela pierwszego gola. Ale całą tutaj akcję Duda, możemy to Dudzie zawdzięczać, bo wziął na siebie ciężar rozegrania. Dobre podłączenie się lewą stroną Michała Kucharczyka w tempo, zagranie Dudy i przytomne zagranie Michała wzdłuż pola karnego, wzdłuż piątki, wzdłuż bramki i tylko Guilherme, gdzie skrzydłowy tak powinien zamykać właśnie akcję jednej i drugiego, dwóch skrzydłowych tą akcję rozegrał. Jeden podawał, drugi zamykał. Zobaczmy jeszcze raz, ale tutaj zaczęło się od zaczęło się piłki. Od błędu, tak, do błędu Kordosza poważnego. Świetnie zachował się Nikolicz, rozegrał do Dudy, ładnie tutaj Duda dostrzegł biegającego Kucharczyka, no i wreszcie wszystko zagrało. Każdy element tej układanki wykonany co najmniej poprawnie, no i przede wszystkim ten strzał Guilherme, który daje piłkarzom Legii Warszawa bardzo ważnego gola. A takie akcje właśnie trenuje się na treningu, żeby później właśnie w meczu pod presją przeciwnika właśnie je wykończyć i to się Legii udało. Jeden gol w Ekstraklasie w poprzednim sezonie Guilherme, no to nie jest piłkarz, który często strzela gole, dlatego na pewno bardzo ważne trafienie Brazylijczyka. 24-letniego piłkarza od poprzedniego sezonu grającego w drużynie warszawskiej Legii. Na pewno tak, szybko strzelona bramka troszeczkę ostudzi tutaj poczynania drużyny z Rumunii Botoszami, bo liczyli, że oni im się uda strzelić tą bramkę, że wyrównają w dwóch meczu tutaj bilans bramkowy, a stało się inaczej. I Legia powinno to dać, że więcej wiary w pewności i dążyć do kolejnych strzelania kolejnych bramek. No, oby tak się stało, wiemy już na pewno, że w tym meczu nie będzie dogrywki, bo ta byłaby tylko przy wyniku 1-0 dla Botoszani. Teraz drużyna z Rumunii potrzebuje do awansu 3 goli. No ale to jest oczywiście zmartwienie zespołu Leontina Grozawu. A kanalizując to pierwsze spotkanie na gorąco do naszej strony internetowej sport.tvp.pl, przewidywaliśmy, że Legia dzięki tym kontratakom może mieć nawet trochę łatwiej w tym spotkaniu wyjazdowym. Nie mielibyśmy nic przeciwko temu, aby te nasze spostrzeżenia się tutaj potwierdziły. Po części pomogli nam tutaj duży przeciwnicy przy wyprowadzaniu piłki, taka strata, ale tu właśnie Nikolicz, który właśnie od tego jest pierwszy, który już próbuje odebrać jako napastnik, pierwszy już jest obrońcą, właśnie skorzystał z tego prezentu. Brata ograł teraz Kucharczyka prawą stroną, rozgrywają piłkarze Botoszani. Batin traci piłkę, Duda też aktywny od pierwszych minut, ważny piłkarz tego zespołu, Nikolicz. Cinte. Przypominamy Państwu również o tym, że na TVP Sport trwa transmisja rewanżowego meczu Omonii Nikozja z Jagiellonią Białystok. Gdyby ktoś z Państwa chciał oglądać obydwa mecze,
No to jest taka możliwość na stronie Sport TVP.pl, transmisja meczu Omonia Jagiellonia i Botoszani Legia. Dlatego tych kibiców, którzy chcieliby mieć wgląd w obydwa mecze taki bezpośredni, zapraszam również na naszą stronę internetową. Lewą stroną spokojnie teraz Legia, ten gol na pewno doda trochę pewności drużynie Henninga Berga, bo ten wynik z Warszawy, ta skromna jednobramkowa zaliczka, no oczywiście niczego nie gwarantowała. Wiadomo, że grając na takim terenie w trudnych warunkach, bo 34 stopnie Celsjusza to jest temperatura dobra do opalania, do wypoczynku, a niespecjalnie do gry w piłkę nożną. Oczywiście ta temperatura pewnie będzie z upływem kolejnych minut trochę spadać, ale nieznacznie, bo temperatury w Rumunii też bardzo wysokie, takie przypominające trochę to co w Polsce. No z tym muszą się liczyć legioniści. Pocieszające jest to, że w pierwszym meczu po 70 minutach widać było taką przewagę fizyczną Legii. Fizyczną przede wszystkim tym, że Legia grała piłką już w drugiej połowie. Można powiedzieć, że zagoniła tutaj Botoszami, ale to wyszło właśnie tutaj mądrość, piłkarskość wyszło Legii, tak? A teraz na pewno taki scenariusz sobie zakładali, żeby tu strzelić jak najszybciej bramkę, bo w tym momencie już drużyna przeciwna musi strzelić 3, a pokazała to w pierwszym meczu i teraz do tej pory, że no, będzie miała na pewno trudno tutaj, żeby chociaż jedną bramkę. Tomasz Brzyski do Kucharczyka. Kucharczyk jest w polu karnym. Nikolic był obok. Kordosz, nie było faulu. Przewrócił się tam Nemanja Nikolic. Dobrze teraz legioniści. Andrzej Duda sprytnie zablokował piłkę, umiejętnie ją blokował, faulowany Słowak. Zobaczmy jeszcze raz w tej sytuacji. Austriana Kuku. Bardzo dobrze Duda panuje nad piłką, ciężko mu ją zabrać. W dryblingu jest niebezpieczny, a jak już dostanie piłkę, to potrafi tak umiejętnie ją zastawiać, że no, przeciwnicy muszą się do faulu uciekać. Teraz Duda faulował Plamadę, zacznie zespół Botoszani od rzutu wolnego, no ale tak wspominając słowa trenera Jerzego Engela, im Legia będzie dalej od swojej bramki, tym bezpieczniej, bo nie naraża się na jakieś przypadkowe sytuacje, na stałe fragmenty. Pamiętamy przecież z tego pierwszego meczu, jak często na przykład mieli rzuty rożne piłkarze Botoszani, jak dość pewnie czuli się na warszawskim boisku, przynajmniej w pierwszej części spotkania. Łukasz Broś. Broś starał się zagrać do Nikolicza. Ładnie teraz Kuku, Hadnagi. Przerywa grę. Belgijski arbiter. Będą mieli rzut wolny, ale daleko od bramki piłkarze Botoszani. W tej sytuacji troszeczkę arbiter źle ocenił sytuację, bo tutaj, no, tutaj Tomek Jedłowiec był dobrze ustawiony, także zawodnik rumuński wpadł na niego, ale ocena sędziego była taka, że kwalifikował się do pokonania rzutu wolnego. Wielkiej krzywdy tym rzutem wolnym belgijski arbiter Legii nie zrobił, bo odległość od bramki spora. Zaczęli rozgrywanie piłki gracze Botoszani. No myślę, że dla nich strata tego gola tak szybko w tym meczu to też swego rodzaju szok, bo w tych najbardziej optymistycznych swoich wariantach liczyli na strzelenie gola, ale oni w pierwszych minutach, bo wtedy pewnie ten mecz by się wyrównał, pewnie ta motywacja Botoszani mocno by wzrosła. Motywacja właśnie Botoszami, a tutaj właśnie w drugą stronę, no, Legia by znalazła się w trudnej sytuacji, ale no, Legia jest dość na tle Botoszami zdecydowanym faworytem, dość dobrze to już weszła sobie w mecz, poukładała to i zbiera owoce tego. Guilherme z Jodłowcem próbowali tam odzyskać piłkę w środku boiska. Teraz fauluje Brazylijczyk i zacznie drużyna Botoszani. Wracają piłkarze Legii. Zaczął Krojtoru. Z Krojtoru też piłkarz bardzo doświadczony. No, zawodnik, który ma za sobą 8 meczów w Lidze Mistrzów. Grał w drużynie Stiały Bukare w sezonie 2007-2008. Ale od 3 lat jest właśnie piłkarzem Botoszani. W poprzednim sezonie, o właśnie, kapitan gospodarzy w lidze rumuńskiej strzelił 3 gole. Teraz po 2 kolejkach już ma 2 trafienia dzięki tym 2 bramkom z meczu z Vitorulem.
Dobrze teraz ustawiony Plamada, trochę nie najlepiej obliczył lot tej piłki Michał Kucharczyk. W swojej połowie legioniści czekają teraz na rozegranie Botoszani, a ci się gubią. Trochę niedokładnych podań gospodarzy Kreutoru. Ładnie teraz na prawą stronę, tu jest Cyprian Brata, też z dobrej strony pokazał się w tym pierwszym meczu. Brata, dobre teraz rozegranie i niebezpieczna sytuacja stworzona przez drużynę Botoszani. Raul Kostin strzelał za linii pola karnego, no ale popatrzmy na powtórkę, w bezpiecznej odległości od bramki przeleciała piłka, ale tam niewiele zabrakło. Za późno tutaj doskoczenie przez Dominika Furmana, że zawodnik na 16 metrze mógł oddać strzał. Jeszcze piłka między nogami Michała Pazdana i mogło zaskoczyć Duszana Kuciaka, bo w ostatnim momencie ją zobaczył, ale minimalnie niecenne uderzenie, ale ostatnie chwile pokazały, że no Legia jak odbierze piłkę musi się utrzymać w piłce, a nie od razu próbować kontratakować. Wydawało się, że był faulowany Urban, tymczasem Hadnagi, świetnie Duszan Kucjak, ale słusznie teraz bramkarz Legii ma pretensje do swoich kolegów, bo taki kilka minut rozluźnienia oglądamy. Zawodnicy Legii trochę spóźnieni. Za szybko też nie można uwierzyć, że jest się już w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy, bo mecz zaczął się świetnie, ale no nie można pozwalać rywalowi na wiele, bo Rumunii, co pokazali zresztą w pierwszym meczu, też potrafią zaatakować. Tak, tutaj liczyli legioniści, że tutaj będzie rzut wolny na Dominiku Furmanie, ale nie, ale Duszan Kuciak stanął na wysokości zadania. No. Mają gospodarze rzut rożny, 17 minuta meczu, dobrze teraz skoncentrowani w defensywie, okazja do wyjścia z kontratakiem, Guillerme nie stracił piłki, Duda do przodu, ale trochę chaosu w tych akcjach. To był Kucharczyk, przepraszam, Duda już był na połowie rywala, czekając tam na piłkę, niedokładne to podanie Kucharczyka, uwaga, Kreutoru, Hadnagi. No i teraz cofnął tutaj sędzia do wcześniejszego przewinienia, do Botoszami, gdzie był faulowany zawodnik. Także kolejna niebezpieczna sytuacja. Patrzmy proszę Państwa na powtórkę, tutaj przerwy nie było, tu faulowany przez Pazdana Hadnagi. Tutaj bym się wcześniej dopatrzył do przewinienia tutaj. Ale utrzymali się przy Jodłowca, Tomka Jodłowca, tutaj na Michale Pazdanie wpadł na niego zawodnik, także tutaj sędzia powinien wcześniej może cofnąć, a tak to mamy 10 metrów jeszcze więcej i niebezpieczna sytuacja. Tak, to może być groźna sytuacja pod bramką warszawskiej Legii. Ustawiają teraz piłkarze Legii Mur. Duszan Kuciak skoncentrowany w bramce. 18 minuta meczu. Trzeba uważać na te strzały graczy Botoszani. No i broni Duszan Kuciak. Legia sobie sama winna jest poprzez to, że tam piłkę gdy odbiorą, próbują od razu jednym podaniem. Mamy jeszcze raz powtórkę tego uderzenia. Tutaj Duszan Kuciak był na posterunku, dobrze ustawiony, nie mogła to piłka jeszcze dwóch zawodników, i Pazdan, i Rzeźniczak asekurowali go w bramce. Jeszcze raz to kopnięcie Kreutoru, no ale dokładnie w to miejsce, w którym stał Duszan Kuciak. Natomiast wniosek po tych kilku ostatnich minutach jest taki, że trzeba znowu zacząć grać piłką, trzeba poruszać się trochę szybciej, przenieść grę na połowę rywala, bo no, można sobie sprokurować takie sytuacje pod bramką, jak właśnie ta sprzed chwili. Ale gdy Legia przejmie piłkę, próbuje oczywiście, to jak najszybciej można skontrolować, gdzie przeciwnik nie jest dobrze jeszcze ustawiony w liniach defensywnych i można jednym podaniem właśnie skontrować, gdzie Legia to potrafi, ale jak nie jest niedokładnie, to szybko się pozbywa piłki i później się z tego sytuacji dla przeciwnika biorą. Bardzo zdecydowanie teraz w obronie Pazdan, Jodłowiec podawał do Kucharczyka. Dobrze tutaj Patacze. I faulował Michał Kucharczyk. Ale takie akcje i rzut wolny, i wcześniejsze uderzenie napędzają tylko tutaj drużynę Botoszami, że ona jest w stanie wykreować takie sytuacje i będzie dążyła do kolejnych, aż będzie chciała strzelić bramkę. Jedną i może później kolejne. Także tutaj Legia musi być skoncentrowana, że tak gdzieś koncentracja po strzeleniu tej bramki gdzieś uleciała, gdzieś troszeczkę rozluźnienia się w szeregi wkradła. Tomasz Brzyski zacznie teraz grę drużyny z Warszawy. Przypomnijmy, Legia gra z ósmym zespołem rumuńskiej ligi w poprzednim sezonie.
A to, że grają w Lidze Europy piłkarze Botoszani w tych kwalifikacjach, zawdzięczają temu, że kilka wyprzedzających ten zespół drużyn nie spełniło wymogów licencyjnych, kłopoty finansowe, organizacyjne, stąd też prawo gry w Lidze Europy uzyskała 8. drużyna sezonu w Lidze Rumuńskiej. W tym poprzednim sezonie 2014-15 to był dopiero drugi sezon w Ekstraklasie rumuńskiej zespołu Botoszani. Znów rozpędza się Krotoru, minął Rzeźniczaka, jest jeszcze ten Bułgar Radosław Dimitrow. On dał się już poznać z tego, że potrafi włączyć się do akcji ofensywnych w pierwszym meczu z prawej strony boiska. W tym spotkaniu robi to z lewej. Drugi obok Płamena Iliewa, Bułgar w składzie zespołu FC Botoszani, Radosław Dimitrow. Piłkarz, który już ma na swoim koncie także 4 mecze w reprezentacji Bułgarii. Dobrze, teraz rozpędził się Brata, ale nie dostał piłki od Hadnagiego. Jest z przodu Nikolić. Stara się tutaj Nemanja Nikolić czyhać na te błędy obrońców drużyny Botoszani. Jeden udało się wykorzystać, bo ta akcja zaczęła się przecież od błędu Andrei Kordosza. Pazdan spokojnie do Rzeźniczaka. Łukasz Broś. Dominik Furman. Bardzo dobry mecz Furmana we Wrocławiu. Piękny gol strzelony z rzutu wolnego. Doskonała asysta. Widać było taką pewność i jakość w grze Dominika Furmana. Dobrze, teraz Broś. Guilherme. Rozpędza się Guilherme, dobre zagranie, Nikolić i Płamen Iliew. Dobra akcja tutaj Legii po kolejnych minutach takiej bezbarwnej gry. Tutaj właśnie Guilherme, Kucharczyk, Nikolić i zabrakło dosłownie dobrego właśnie zagrania Michała Kucharczyka do tej piłki prostopadłej, bo byłaby to dobra szansa dla Nikolicza. A kiedy są dokładnie, kiedy wychodzą do piłki, kiedy nie ma... Nie są statyczni. Nie są statyczni. Wtedy rzeczywiście te akcje mają tempo i coś z nich wynika pod bramką Botoszani. Brzyski teraz powalczył bardzo mocno z Patacze, ale już chyba piłka dla Legii fał tutaj. No. Wydawało mi się, że była poza boiskiem, ale zdaje się, że nie, że rzut wolny podyktowany właśnie za fał na Tomaszu Brzyskim. W tych rejonach boiska powinni się wystrzegać pojedynków, jeden na jeden, niepotrzebnie wchodzić. Grać piłką tak jak do tej pory, rozgonić drużynę rumuńską, a potrafią to, tylko mówię, dokładność, szybkość operowania piłką. No, mieliśmy trochę zastrzeżeń do dokładności w pierwszej połowie meczu w Warszawie. Tutaj zaczęło się oczywiście bardzo dobrze, ale też kilka niedokładnych podań w tej części spotkania drużyny warszawskiej. Jednak dobre rozegranie, jest Patacze z prawej strony, 23. minuta meczu. Dobrze, teraz Kuku, Hadnagi, Pazdan, Attila, Hadnagi, świetnie teraz Michał Pazdan. Bardzo pewnie, bardzo dobrze blokował. Wyszła piłka za linię boczną, jeszcze Kordosi, Nemanja Nikolić. I Płamen Iliew. Jeden z grupy tych 14 nowych piłkarzy, którzy od tego sezonu grają w zespole Botoszani. Płamen Iliew. Też 2 mecze już w reprezentacji Bułgarii. Były gracz Lewskiego Sofia. No, na pewno silny punkt zespołu, bo widzieliśmy w tym pierwszym meczu w Warszawie dobrą postawę Płamena Iliewa. Teraz uwaga, Krojtoru rozpędza się, a Cinte dośrodkowuje. Jest zamknięcie akcji przez 2 graczy Botoszani. Złapie piłkę Duszan Kucjak, czy też będzie rzut rożny? No, nie zdążył Kucjak złapać. Będą mieć gospodarze zatem okazję, by znów zagrozić bramce Legii Warszawa. Cyprian Brata, też ten piłkarz, który w pierwszym meczu
pokazał się z dobrej strony w drużynie Botoszanki. Za mało agresywności i Brzyskiego i tutaj Brozia, ale też nie pomagają mu skrzydłowi, żeby właśnie być bardziej agresywnym, żeby nie dopuszczać do dośrodkowań i później mamy z tego rzuty rożne, tak? Cyprian Brata złapie piłkę Kucjan. Jeszcze raz ta sytuacja, tam wyskakiwał Tomasz Jodłowiec. Już przenosimy się z grą na połowę rywala. Andrzej Duda w kierunku Kucharczyka. Szansa Legii na drugiego gola. Kucharczyk jest Nikolić. Zabrakło dokładnego podania. Zabrakło co przy sytuacji na 1-0, gdzie dostał piłkę od Dudy i dogrywał do Gilemy. Tu zabrakło właśnie, bo powinna być z tego sytuacja i powinna paść druga bramka. Tu już minął bramkarza. Bał się pokusić o uderzenie, ale tu powinien do Nikolicza pociąć tą piłkę na dalszy słupek, bo miał ku temu dobre. Ale kolejne Dudy, bardzo dobre zagranie piłki prostopadłej tutaj. Świetne to prostopadłe podanie Andrzeja Dudy. Dobra szybkość Michała Kucharczyka. Postraszyli teraz trochę legioniści znów drużynę Botoszani. Przy bramce zagrywał piłkę po ziemi, a tutaj musiał ją podnieść. No i już. Ale Dominik Furman do Dudy, uwaga, jest Słowak w polu karnym. Andrzej Duda łapie piłkę, Płamen Iliew. Michał Kucharczyk, a nie Andrzej Duda, przepraszam za pomyłkę. Po raz kolejny akcja Kucharczyka lewą stroną. Bardzo aktywny w ostatnich minutach, także, ale tutaj był blisko pilnowany w tym polu karnym i przy próbie tutaj odwrócenia się i został zblokowany. Tu mamy sytuację na właśnie na 1-0. No, akcja doskonała. Bardzo dokładne rozegrania piłki. To podanie Dudy do Kucharczyka i Kucharczyka do Gilerme niemal na centymetry. Pokazuje tutaj pani Henningberg, że tak miało być. Tu widzieli siebie nawzajem. Idealnie wszystko w tempo zostało dograne. Także można się cieszyć z tej akcji i z bramki. No i kilka takich akcji, kiedy są dokładni, kiedy są aktywni. Może zabrakło, tak jak w przypadku Kucharczyka w tych ostatnich minutach dokładności, ale na pewno są wtedy bardzo groźni i myślę, że to, co powiedział Henningberg nawet po tym pierwszym meczu, że mogli strzelić dużo więcej goli. Już w tym spotkaniu Legia mogła zdobyć kolejne bramki. Bardzo dobra tutaj próba odbioru przez Dominika Furmana. No tak trzeba grać, tak środkowy pomocnik musi grać bardzo blisko, agresywnie i próbować odebrać piłkę. Tym razem się nie udało. Patacze, wraca Kucharczyk. Jeszcze raz Patacze i dobrze teraz Michał Kucharczyk od bramki. Zaczną legioniści. Bardzo dobrze do końca blokował. Nie dał się tam zwieść tym dryblingom prawego obrońcy drużyny Botoszania. Także bardzo dobry powrót Michała w strefę tutaj, można powiedzieć, obronną, gdzie tutaj dominuje. Mamy tutaj interwencję, powtórkę realizatora Duszan Kuciak. No dwie takie obrony, chociaż z tych dwóch strzałów, które teraz właśnie oglądamy, groźniejszy był ten pierwszy Kadnabiego. Tutaj pod kontrolą, można powiedzieć, Kucjaka, jeszcze dwóch zawodników Legii asekurowało tę akcję. I znów Kucharczyk teraz chciał tam dograć, wypatrzył Dudę, dobrze biegającego w pole karne, ale znów nie udało się dokładnie podać piłki. Właśnie, to przez te sytuacje sobie stwarzane, gdy padła druga bramka, to wtedy ta drużyna przeciwna już można powiedzieć, że te skrzydła jakby były nie jedno, a już drugie było podcięte, żeby już tu nie widziała dla siebie szansy o dobry rezultat. 29. minuta meczu. 1-0 prowadzenie warszawskiej Legii. No w dwóch meczu oczywiście 2-0 bliżej awansu do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy jest zespół warszawskiej Legii. No znany jest już potencjalny rywal, a może rywale, bo to spotkanie rewanżowe między albańskim Kukesi a Mladostią Podgorica zacznie się chyba o godzinie 20, dobrze pamiętam, albo 20:30 w pierwszym spotkaniu wygrana zespołu z Czarnogóry. Ale jeszcze ponad godzina walki w Botoszanach i na tym meczu na razie Legia musi się skupiać, a potencjalnego rywala będzie analizować i obserwować wtedy, kiedy wyjaśni się po pierwsze kwestia awansu Legii, a po drugie zwycięstwo w tym dwóch meczu między Kukesi a Mladostią Podgorica. Tutaj na planie był wcześniej prawy obrońca Botoszani i prawdopodobnie może to być
jeżeli nie, ktoś go nie uderzy, to kontuzja mięśniowa, zaraz się przekonamy, czy na ile jest poważna, czy dojdzie do zmiany, czy tutaj sztab medyczny na tyle spróbuje doprowadzić tego zawodnika no, do dalszej gry. Przypominamy, że w pierwszym meczu na prawej obronie drużyny Botoszani grał Bułgar Radosław Dimitrow. Dzisiaj Dimitrow na lewej stronie pomocy. A za chwilę wszystko powinno się wyjaśnić. Zobaczymy, czy Patacze będzie mógł kontynuować swoją grę. Ale jest poza boiskiem jest. No i... Wierni kibice Legii, tak, jeżdżą za nią wszędzie. 450, tyle zapowiadano kibiców Legii na tym meczu w Botoszanach. I zaczynają gospodarze. Pół godziny za nami na razie. W tym meczu rezultat korzystny dla drużyny wicemistrzów Polski. 1-0 po trafieniu Guillerme. No i chyba już jednak Patacze nie będzie mógł kontynuować gry, bo zszedł na ławkę rezerwowych i będzie potrzebna szybka zmiana w drużynie Botoszan. Jednak uraz okazał się poważniejszy, bardziej to wyglądało od razu na kontuzję mięśniową, jak sam dotykał tego urazu, sam już się badał na początku. Widzieli Państwo przed chwilą Leontina Grozawu. Dwa mecze w reprezentacji Rumunii Grozawu. Teraz dobrze Nikolic, odebrana piłka i szansa Legii jest. Andrzej Duda, okazja na drugiego gola. No i nie wiem, czy jest sens komentować akcję Andrzeja Dudy. Zobaczmy jeszcze raz. Jeśli tutaj nie podniósł chorągiewki sędzia asystenta, nie podniósł jej jak widać, no to Legia w tym momencie powinna prowadzić już 2-0. Za tutaj no, zabrakło chyba zimnej krwi. Rzadko się zdarzają takie sytuacje, żeby zawodnik jechał 30 metrów sam na sam z bramkarzem. Jeszcze mógł spojrzeć, że zawodnicy przeciwnej drużyny nie gonią go, już odpuścili. Żółta kartka dla Andrei Kortosza, to Państwo widzieli przed chwilą. Zdaje się, że za ten wcześniejszy faul na środku boiska. Natomiast no, my mamy czego żałować, bo Andrzej Duda był w wymarzonej sytuacji do zdobycia drugiej bramki w tym meczu. Nie spodziewałbym się po Dudzie takiego rozwiązania, takiej sytuacji bardziej, że podetnie tą piłkę albo będzie szukał technicznego uderzenia, a nie na siłę, tak? No i jest, proszę Państwa, zmiana w zespole Botoszani. Quintin Martinez to jest 24-latek, reprezentant Curacao, ale właśnie dla reprezentacji tego kraju, reprezentacji, której trenerem notabene jest Patrick Kluivert, gra Quintin Martinez, piłkarz, który wcześniej grał w Herenveen, wsparcie Rotterdam, w węgierskim Ferencvaroszu, a ostatnio w FC Emmen, drugiej lidze holenderskiej. A to jest zawodnik, którego awizowano w pierwszym składzie na to spotkanie, ale zaczął na ławce rezerwowych. Quintin Martinez od 33 minuty na boisku w miejsce Patacze. Po pół godzinie Legia mogła sobie załatwić taką przewagę, że już później mogła sobie spokojnie kontrolować te spotkanie, nie wkładać tyle sił. Chociaż ten 1-0 to jest wystarczająca zaliczka przy wygranej u siebie. Zbyt agresywnie atakowany teraz Dominik Furman, ale tam sobie trochę nawzajem przeszkodzili Guillerme z Furmanem. No właśnie tutaj potknął się w ogóle Guillerme na nodze Dominika Furmana. Michał Pazda. Kroitoru. Dobrze blokuje Furman. No to jest też klucz do tego, żeby nie pozwalać piłkarzom Botoszani na jakieś groźniejsze akcje. Ta agresywna, zdecydowana postawa w drugiej linii. Szybki odbiór piłki, blokowanie akcji Rumunów. To jest bardzo ważne. No i dokładność. Tutaj niedokładnie. Tomasz Jodłowiec do Pazdana, ale nie straci piłki Legia, choć naciskał tam Pazdana Cyprian Brata. Rzeźniczak.
faulowany Guillerme. O, wyraźny faul i to nawet taki, za który spokojnie mógł arbiter żółtą kartkę pokazać piłkarzowi Botoszani Storianowi Kuku. Także tutaj Kuku co najmniej o głowę wyższy, jeszcze w wyskoku, jeszcze tutaj no ręką, także dobrze Guillerme, nic się nie stało w tej sytuacji, bo takie uderzenia są nieprzyjemne. Nieco ponad 10 minut do zakończenia pierwszej części spotkania. Od 7 minuty Legia wygrywa z FC Botoszani 1-0, w meczu oczywiście 2-0. Dobrze teraz Tomasz Jodłowiec, okazja do kontrataku, ma sporo miejsca. Jodłowiec jest w środku, Duda i Nikolicz, podanie do Kucharczyka. Urban, Kucharczyk. Spędza się teraz Michał Kucharczyk, a potrafi szybkościowo pokonać rywali. Kucharczyk broni, płamen i wie. Indywidualna akcja tutaj Michała, wykorzystał swoją tutaj dynamikę w pojedynku 1-1. Zabrakło wykończenia, ale tutaj bramkarz się wykazał dobrą interwencją. Nawrócił na prawą obronę, jak Państwo widzą, Radosław Dimitrow. Z przodu na lewej stronie Quintin Martinus. Legia zaczyna teraz od rzutu rożnego po tej groźnej akcji i strzale Michała Kucharczyka. Dominik Furman w narożniku, Dominik Furman, ale dobrze wybija piłkę Kordosz. Zdążył Furman, już zaczyna brat Dimitrow. Wracając do Michała Kucharczyka, dużo schodzi do środka, tak? Duża wymienność właśnie z Dudą, gdzie Duda schodzi właśnie w sektory tutaj no, jako skrzydłowy, także duża ich wymienność tutaj i czasami właśnie tutaj Michał ze środka potrafi wyjść właśnie na wolne pole. Spokojnie legioniści, dobre teraz zagranie Brozia, jest Duda w polu karnym, ale tym razem odskoczyła mu trochę piłka po przyjęciu i czujny w bramce płamen Iliek. Właśnie jedna z takich właśnie rozegrania z głębi pola przez prawego obrońcę na wolne pole, rzucenie, gdzie głęboko defensywa broni się, także jest jeden z tych elementów, gdzie można zaskoczyć. Akurat tutaj złe przyjęcie przez Dudę i gdyby lepiej tą piłkę przyjął, mogło być groźnie. Guillerme, Nikolicz, teraz szansa Legii, Nikolicz już blisko pola karnego i będzie rzut karny. Doskonale zachował się w tej sytuacji Nemanja Nikolicz. Świetnie blokował piłkę ten 27-latek, ale nie ma rzutu karnego. Sądząc przynajmniej po reakcji legionistów, nie wiem co tu wymyślił pan. Zobaczmy jeszcze raz powtórce, bo arbiter. Pokazał, tak. Pokazał na rzut karny. Tak. Jest karny. Jest karny. Tylko bez konsekwencji kartkowej, tak? Chyba o to chodziło też legionistom protestującym, że nie dostał żółtej kartki faulujący w tym przypadku obrońcy. Czy poszkodowany zamieni to na bramkę? 38 minuta. Nemanja Nikolicz, jest 2-0 dla Legii Warszawa. Pewne wykonanie jedenastki, pewny egzekutor się z Nikolicza robi, widać tą pewność, ale też dobre prowadzenie w kontakcie, w pojedynku właśnie jeden indywidualnym, jeden na jeden tutaj w polu karnym. Właśnie te dotknięcie ostatnie zadecydowało to, że tutaj sędzia, gdzie już zawodnik z Botoszami nie miał możliwości odebrać tej piłki, sfaulował i tutaj sędzia nie miał innej możliwości, jak pokazać na 11 metr. Nemanja Nikolicz, 27-letni piłkarz, zobaczmy, tu najpierw faulowany przez Sacintę i chwilę później doskonale kopnięta piłka przez Nikolicza, węgierski piłkarz serbskiego pochodzenia, 3 razy był królem strzelców Ligi Węgierskiej, grając w Videotonie na Węgrzech od 2006 roku, po 5 latach dostał obywatelstwo Węgier, zadebiutował już w reprezentacji, 13 meczów już w reprezentacji Węgier Nikolicza i 3 gole w ostatnim sezonie ligowym, też najlepszy strzelec Videotonu i król strzelców. W czerwcu strzelił też w meczu przeciwko Litwie wygranym 4-0 przez Węgrów, 1 z goli. Krojtoru, czy będzie jakaś odpowiedź zespołu Botoszani? No już raczej na mrzonki teraz wyglądają marzenia o awansie, bo musieliby strzelić 4 gole w tym meczu piłkarze Botoszani. W tym momencie to niemożliwe, tym bardziej, że Legia stara się dość uważnie grać w drugiej linii. I od czasu do czasu te kontrataki
bywają naprawdę bardzo groźne. Szkoda sytuacji, Dudy na szczęście nie zmarnował swojej okazji w tym meczu Nemanja Nikolić. I teraz już na stadionie w Botoszani słychać tylko kibiców warszawskiej Legii, chyba troszeczkę te nadzieje miejscowych na awans, na spełnienie tych marzeń, o których tutaj się mówiło, gdzieś tam mocno opadły. No dobry wynik, no to 1-0 zawsze można odrobić, tak na to liczyli, tak, zawodnicy Botoszami, jak i kibice, ale no Legia ich tutaj wyprowadziła, już można powiedzieć na samym początku, tak, że tutaj, że nie będą mieli dużo do powiedzenia. Z kolejnymi akcjami to widać, i pewność, i jakość. A mówię, przy lepszym jeszcze dograniu, no to ten wynik byłby okazalszy, bo sytuacje mieli wyborne. Na dwa dni przed tym meczem ogłoszono w Botoszanach, że będzie modernizowany ten stadion. Powstanie właściwie nowy obiekt na 12 tysięcy widzów. Obok centrum handlowe, biura, podziemny parking. Koszt całości tej modernizacji 18 milionów euro. To też efekt tych marzeń o Europie. Teraz uwaga, szansa na trzeciego gola. Słupek ratuje teraz zespół Botoszani. Szkoda tej sytuacji Guilherme. Ale po raz kolejny tutaj Kordosz, lewy środkowy obrońca, przy pierwszej bramce zawinił. Tutaj tak samo właśnie Guilherme liczył na błąd, doczekał się. Także tutaj jest słaby punkt. Także Legia tutaj, no Guilherme sam może żałować, no ale tu miał na swojej prawej nodze, czyli tej, można powiedzieć, słabszej, gdzie, ale też i potrafi uderzyć, też sytuacja na jeden, zawodnik powinien właśnie takie sytuacje wykorzystywać. Nie. A szkoda, bo właściwie ten wynik nie powinien wyglądać tak jak teraz, nie 0-2, a 0-4. Powinno być na tablicy wyników, bo i sytuacja Dudy i Guilherme to stuprocentowe okazje warszawskiego zespołu na strzelenie gola. Oczywiście nie wybrzydzamy, nie narzekamy, ale były to rzeczywiście sytuacje takie, z których Legia powinna strzelić gola. No i zobaczmy tutaj, co robi dzisiaj w tym meczu Kordosz. To jest no nieprawdopodobne. Jeżeli trener tutaj z Botoszami ma kogoś, to na pewno w drugiej części chyba tego tak zawodnika mi się wydaje, że nie powinniśmy zobaczyć, nie aczkolwiek no, nie wiemy, kto, kogo tam, jakim składem na ławce dysponuje trener, czy może to, czy widzi to, a powinien to widzieć, czy ten zawodnik zostanie zmieniony. Uwaga, szansa Legii, ale tym razem czujny Płamen Iliew. Ale tacy zagubieni już gracze Botoszani popełniają coraz więcej błędów, zrezygnowani. Oni tu chyba liczyli na znacznie więcej. Jest Gheorghe Miron, czyli ten, który grał w pierwszym meczu, jest na ławce rezerwowych. Przypuszczam, że chyba nie popełnimy wielkiej gafy, jeśli powiemy, że w drugiej połowie Kordosz nie rozpocznie. Ale w pierwszym spotkaniu grał, teraz gra właśnie na lewym środku, a w pierwszym spotkaniu grał na prawym środku, czyli de facto stawiam, że tutaj jest prawo nożne, a tu go ustawili na lewej stronie i nie radzi sobie przy tych wyprowadzeniach, gdzie musi słabszą nogą, czy przyjmować, czy prowadzić piłkę, i w dwóch tych sytuacjach, no przy pierwszej sytuacji Legia strzeliła bramkę, a tutaj powinno być kolejna bramka, tak? Ale no, widać, że sobie nie radzi na tej pozycji. Ale pamiętasz, Tomku, mocno chwaliliśmy wtedy środkowych obrońców. Teraz uwaga, kolejna sytuacja Legii. Nikolić jednak nad bramką. Tych dwóch środkowych obrońców Botoszani chwaliliśmy wtedy dość mocno, bo oni rzeczywiście spisywali się do pewnego momentu bardzo dobrze. Ale jeśli tak dalej pójdzie, jeśli będzie widać taką rezygnację w grze zespołu Botoszani, to na 2-0 się ten mecz nie skończy. Tylko musi Legia odpowiednio, jak to się mówi, profesjonalnie podejść i to wykorzystać, tak? I pokazać profesjonalizm. Tyle, ile się należy, tyle powinni tutaj Botoszami dostać, tak? I to ich też podniesie morale, że te sytuacje, które się stwarzają, wykorzystują. Dobrze, teraz Dominik Furman do Guilherme. No musi być żółta kartka za to zagranie. Trochę się dziwię belgijskiemu arbitrowi, bo Duda faulowany zdecydowanie, a Belg pozwala tutaj na sporo piłkarzom rumuńskim. Aleksandr Buko z Belgii, przypomnę, jest sędzią głównym tego
meczu i bez konsekwencji ten faul na Andreju Dudzie. Brzyski i Furman, jeden z tych dwóch zawodników, za chwilę zagra piłkę. Zobaczymy, jak rozwiążą tę sytuację, czy będzie bezpośrednie dość na dalszy słupek. Tak, no. Rozciągnięcie jednak do Brozia i w ataku pozycyjnym Legia. Broś próbował od razu do niego podawać Tomasz Jodłowiec, ale widzieliśmy gdzieś tam Quintin Martinez zatrzymał Brozia. Szkoda, bo można było tutaj więcej wycisnąć z tej akcji. Końcówka pierwszej części spotkania. No myślę, że to, czego oczekiwaliśmy, to się spełnia. Ale i tak mimo tego prowadzenia wyraźnego Legii czujemy trochę niedosyt, bo te dwie sytuacje naprawdę wymarzone, te, które mieli Duda i Guilherme, powinny skończyć się golami dla Legii. Ale to na pewno dekoncentracja, rozkojarzenie, że tak łatwo im przychodzi i strzelanie bramek i stwarzanie takich sytuacji. I to pokutuje, że gdzieś to rozprężenie jest i to się właśnie przekłada, że tych bramek więcej nie pada. Plamada. Już doliczony czas gry w pierwszej połowie. Kordosz. No był taki krótki fragment w tym meczu, kiedy zespół Botoszani trochę namieszał pod bramką Legii. Był wtedy ten strzał Hadnagiego. Mieli rzut wolny Krojtoru, ale po stracie drugiego gola już taką rezygnację widać. Ten zapał, animusz, który był w tym zespole być może na początku spotkania, bardzo mocno opadł, podobnie jak i morale. No to jest szansa dla Legii, by w tym meczu jeszcze pokazać kilka ładnych akcji w drugiej połowie. Mamy taką nadzieję, że te akcje legioniści zaprezentują. Na razie muszą się bronić Krojtoru. I spokojnie Duszan Kucjak. Wybija teraz daleko piłkę bramkarz drużyny warszawskiej. Był Nemanja Nikolic, był Andrzej Duda. Przejmuje piłkę Jodłowiec, jeszcze Kucharczyk. Jodłowiec spokojnie, teraz Legia. Szanują piłkę Michał Pazdan, jeszcze raz Tomasz Brzyski. Szukają też Michała Kucharczyka, szybkości Kucharczyka, bo to jest piłkarz, który potrafi często włączyć się, dośrodkować, dograć. Piękna asysta dziś przy golu Guilherme. Tak, tylko przy, no tutaj faul Tomka Jodłowca, ale przy takich sytuacjach, gdzie Broś czy Brzyski zostają zamknięci i muszą szukać dłuższego podania, to się prosi, aby zagrali za linię obrony, gdzie ten zawodnik drużyny przeciwnej jest zmuszony, żeby być przodem do bramki i można go zmusić do błędu. Teraz szansa Botoszani, ale takie strzały Duszan Kucjak, a broni z łatwości. Kucjak w kierunku Dudy, nie przejmie Słowak piłki. Sporo minut przedłużonych przez arbitra. Mieliśmy tam co prawda dłuższą przerwę. Wygląda na to, że 3 minuty. O tyle jest przedłużona ta część spotkania. Teraz uwaga, niebezpiecznie pod bramką Legii. Domagają się gospodarzy rzutu karnego. Blisko całej akcji belgijski arbiter. No i zobaczmy, ta akcja Hadnagiego. O nie, raczej nie ma. Wpadł tutaj na Michała Pazdana, chociaż te nogi gdzieś tam właśnie się plątały, gdzieś szukał kontaktu, bo stracił już tutaj piłkę i szukał tutaj zawodnik Botoszami, szukał kontaktu z nogami legionisty, żeby próbować może wymusić, bo już piłkę gdzieś zgubił po drodze. Ja się dziwię, że legioniści próbują dalszym od bramki. Kuciak musi wybijać, a nie próbują właśnie rozegrać, podejść, żeby dostać tą piłkę i próbować rozegrać, bo to zawsze jest ryzyko, że przy wybiciu właśnie ta druga piłka jest, może być stracona. I to jest, proszę Państwa, ostatni w pierwszej połowie gwizdek belgijskiego arbitra. 2-0 wygrywa Legia po 45 minutach po golach Guilherme i Nikolicza.